13 wszystko zdarzyć się może, 13 świat w różowym kolorze, tak? Bardzo dawno temu śpiewała Kasia Sobczyk z zespołem Czerwono-Czarni. Pamiętają to chyba tylko najstarsi wrocławianie, ale tą piosenką udowadniała, że 13 dzień miesiąca nie musi być pechowy. Może się w nim zdarzyć coś miłego i ciekawego. I tak może być teraz w piątek, właśnie 13, bo Uniwersytecki Szpital Kliniczny dla tych, którzy chcą się zaszczepić na COVID-19, przygotował niezwykłą ofertę. No, pomyśleliśmy o osobach, które jeszcze nie zaszczepiły się z uwagi na to, że punkt szczepień zamykany jest o godzinie 18, dlatego w piątek 13, tak żeby tę datę łatwo było zapamiętać, będziemy szczepić do godziny 24. Zapraszamy wszystkich chętnych. Również te osoby, które nie zdążą się na szczepienie zapisać, zapiszemy Państwa na miejscu. Zapraszamy, będziemy szczepić wszystkimi dostępnymi na rynku preparatami. Szczepionki są przebadane zgodnie ze standardami, przeszły wszystkie trzy etapy badań klinicznych, są bezpieczne, co zresztą pokazuje no, największy chyba materiał, czyli osoby zaszczepione. W samym Wrocławiu to już ponad 60% osób, w powiecie też jest bardzo dobrze, a odczynów poszczepiennych 500, 600 i to i naprawdę lekkich. Tak więc nie ma w ogóle już w tej chwili czego się bać. Na własnej skórze przekonaliśmy się, że szczepienia są bezpieczne. Najlepszym sposobem, i to od wieków już jest tak, że tylko szczepienia uchroniły nas przed pandemiami. Polio, stężec, różyczka, odra, kokrztusiec. To były choroby śmiertelne kiedyś. W tej chwili dzięki szczepieniom możemy być bezpieczni. I myślę, że ta pandemia, jeżeli jedynym sposobem zahamowania tej pandemii to jest uodpornienie, to jest szczepienie. I dlatego apeluję do wszystkich, ażeby w imieniu tych pacjentów, którzy czekają na miejsca w szpitalach, a nie mogą z nich korzystać ze względu na obciążenie pacjentami covidowymi, żeby poszli się zaszczepić. Apeluję. Bezwzględnie, jeżeli chcemy powstrzymać tą pandemię, chcemy osiągnąć tą już symboliczną odporność populacyjną i zapobiec mutacji wirusa, musimy się zaszczepić w jak największej ilości, także nie ma tutaj absolutnie osób wyjątków, chyba że te, które rzeczywiście w przeszłości przeszły ciężki wstrząs anafilaktyczny, ale wtedy ochronimy te osoby, jeżeli zaszczepimy się wszyscy. Szczepienie odbędzie się w naszym punkcie szczepień przy ulicy Skłodowskiej Kiri. Będziemy szczepić od rana do godziny 24. Jeżeli okaże się, że zainteresowanie takimi wieczornymi, nocnymi szczepieniami jest większe, to również będziemy takie akcje organizować w przyszłości. Niezaszczepionych na COVID-19 jest niepokojąco dużo, dlatego też organizowane są różnego rodzaju akcje, by zaktywizować tych nieprzekonanych. I tak w pierwszy weekend września będą szczepieni zarówno nauczyciele, jak i uczniowie powyżej 12 roku życia. W przededniu nowego roku szkolnego warto z tej oferty skorzystać. Katarzyna Sudnik, Echo 24.